Przejdźmy teraz do tworzenia naszego demo, i tematem tego demo będzie populacja ludności w miastach wojewódzkich w Polsce. Dane te pochodzą z zewnętrznego pliku danych, pliku CSV. Tutaj mamy ten plik zaimportowany do Visual Studio, jest on tutaj dołączony do naszego projektu, w którym będzie tworzone te demo. I nasz kod będzie musiał odczytać ten plik do kolekcji, aby po prostu nasza aplikacja mogła korzystać z tych danych i wyświetlić te dane na ekranie naszego komputera. Na starcie nasza aplikacja po prostu będzie wyświetlać listę, powiedzmy. Siedmiu najbardziej zaludnionych miast w Polsce, w kolejności od najbardziej zaludnionego miasta w Polsce do najmniej zaludnionego. I to jest to, co nasze demo będzie robić. To chcemy w tym demo zrobić. No to teraz możemy zacząć. Zaczynamy od utworzenia klasy Miasto. No, bo będzie nam potrzebna klasa miasto, która będzie reprezentować pojedyncze miasto w Polsce. I teraz napiszę potrzebny nam kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Ten plik mogę sobie tutaj zamknąć, i teraz dodamy nową klasę. To będzie klasa miasto. Zaznaczamy projekt prawym klawiszem myszy, wybieramy Dodaj i wybieramy klasę. Klasa będzie się nazywać miasto, czyli city. Utworzyliśmy klasę miasto, city, i tutaj nie dzieje się naprawdę nic niezwykłego. Nasza klasa miasto zawiera tylko właściwości, tylko do odczytu: dla nazwy miasta, dla kodu miasta, dla państwa, zadeklarowane jako stringi. I mamy tutaj również populację ludności całkowitą, populację mężczyzn i populację kobiet, które są zadeklarowane jako liczby całkowite, czyli integer. No i mamy konstruktor. Konstruktor po prostu wymaga dostarczenia wszystkich tych informacji w czasie tworzenia instancji klasy. Klasa jest ta zasadniczo tylko workiem na dane. Tylko do odczytu. I teraz utworzymy klasę CSV Reader, która będzie obsługiwać odczyt pliku CSV, odczyt tego naszego pliku. No to dodajemy kolejną klasę do naszego projektu. Dodaj klasa i klasa będzie się nazywać CSV Reader. Napiszę teraz potrzebny nam kod a później go przeanalizujemy. Utworzyłem wstępnie klasę CSV Reader. Klasa ta zawiera pole, które przechowuje ścieżkę do pliku danych CSV. To jest pole CSV File I konstruktor klasy oczekuje tej ścieżki do pliku. Tu mamy konstruktor i w tym konstruktorze przypisujemy. Nazwę tej ścieżki. Nasz konstruktor oczekuje tej ścieżki do pliku, a następnie mamy tutaj metodę nazwaną read first n cities, czyli odczytaj pierwsze n miast. Będzie to metoda, która będzie importować miasta z pliku i jako parametr przyjmuje liczbę całkowitą, integer, która mówi, ile miast ma odczytać z pliku. No, i ta metoda zwraca tablicę miast. City i tutaj mamy nawiasy, czyli że zwracamy tablicę miast. I ta metoda nie została jeszcze skończona. W tym momencie jest to fikcyjna metoda, która w tym momencie zwraca 0. A użycie tej metody, która zwraca 0, pokazuje nam ważną kwestię dotyczącą tablic. Mimo całej ich unikalnej składni w nawiasach kwadratowych, Tablice są całkowicie normalnym typem referencyjnym i możemy traktować je tak, jak każdy inny typ referencyjny, czyli możemy ustawić tą tablicę na wartość 0 i możemy zwrócić ją z funkcji, czyli z metody. Dobrze, w tym momencie mamy naszą klasę miasto, mamy wstępną klasę CSV reader do odczytu miast z pliku. No i teraz możemy przejść do głównej metody programu, która kontroluje ogólną logikę aplikacji, czyli przechodzimy do klasy program. I teraz tutaj w klasie program napiszę potrzebny nam kod i zaraz po wpisaniu go sobie przeanalizujemy. Dobrze, wpisałem główną logikę aplikacji i teraz co tutaj się dzieje? No to pierwszą rzeczą, jaką tutaj robię, to ustawiam ścieżkę do pliku danych CSV, czyli do naszego pliku Population CSV, który się znajduje tutaj. Czyli on się znajduje w katalogu Users, User, Source, Repo, nazwa naszego projektu, czyli znaczy nazwa naszej solucji, nazwa naszego projektu, no i nazwa naszego... Pliku. Aby zachować prostotę tego przykładu, zakodowałem tą ścieżkę na stałe do lokalizacji pliku w moim systemie. I następnie tworzymy tutaj instancję klasy CSV Reader. Potem deklarujemy tablicę z miastami i tworzymy instancję tej tablicy, ustawiając ją równą temu. Co zwróci metoda read first n city, czyli odczytaj pierwsze n miast. W tym wypadku chcemy, żeby odczytała pierwsze 7 miast i przekazuję do tej metody liczbę 7. No to tak jak powiedziałem, chcę, żeby odczytała 7 miast. Następnie mamy pętlę for each, która, tak jak w poprzednim rozdziale, służy do wyświetlania miast. I tutaj, w tym wypadku, wyświetla nam tylko populację, całkowitą miasta, kod miasta i nazwę miasta. Co się stanie, jeśli uruchomimy teraz naszą aplikację? No, zobaczmy to. Uruchommy naszą aplikację. Ctrl F5. Nasza aplikacja się uruchomiła, no i nie zadziałała. Widzimy, dostajemy teraz wyjątek. Null reference exception. I dostajemy ten wyjątek w miejscu, w którym chcemy iterować nasze miasta z tablicy miast. Linia 15. No to jest ta linia, w której chcemy właśnie w pętli for each iterować nasze miasta z tablicy miast. I teraz powodem tego, dla którego dostajemy ten wyjątek, jest to, że nasza metoda read first and city zwraca 0. W związku z czym nasza zmienna Cities miasta Również zwraca 0 i gdy wchodzimy do tej pętli, nie możemy iterować się po pustej kolekcji, no i w związku z tym jest zwracany wyjątek null reference exception. Zmienna po której iterujemy w pętli musi mieć rzeczywiste wartości. Musimy więc zaimplementować metodę read first prawidłowo, aby nie zwracała. Nuli. No bo w tym wypadku, jak sobie przejdziemy do tego naszego CSV readera, no to w tym momencie zwraca 0, bo tak ją na razie zaimplementowaliśmy. No i dlatego ona zwraca 0, no i w tablicy miast mamy 0. No i gdy chcemy się iterować po tej pętli, no to nie możemy się iterować, no bo kolekcja jest pusta, a zmienna po której iterujemy w pętli, musi mieć rzeczywiste wartości. No to teraz e, naprawmy metodę read first and cities.